pracę znalazło tu już 500 osób. Docelowo ma być zatrudnionych ponad 1000. W Olsztynku otwarto centrum logistyczne niemieckiego giganta odzieżowego Zalando Lounge. Wyposażone w najnowsze technologie, obsługiwać będzie dostawy do klientów w 13 europejskich krajach. Rozwinie to nas jako firmę, pozwoli obsługiwać klienta szybciej, jakość tych usług będzie na pewno większa, większa elastyczność, jeśli chodzi o wysyłkę towarów, przyjmowanie zwrotów od klientów, bardzo duże oczekiwania związane z tym miejscem. To największe centrum logistyczne w województwie warmińsko-mazurskim. Ma 130 tysięcy metrów kwadratowych. Dla porównania to powierzchnia 18 boisk piłkarskich. Mam nadzieję, że ten kapitał, który przyszedł do powiatu olsztyńskiego, do gminy Olsztynek, ale nie tylko, bo po drugiej stronie w Biskupcu Eger, po środku w Barczewie duża piekarnia, to powoduje, że ten kapitał się przyciąga i mam nadzieję, że powiat olsztyński się będzie rozwijał, gminy powiatu olsztyńskiego się będą rozwijały. O lokalizacji centrum w tym właśnie miejscu zadecydowała infrastruktura drogowa, bezpośredni dostęp do dróg ekspresowych S51 i S7. Przedstawiciele firmy chwalą także współpracę z władzami Olsztynka. Decydującym moim zdaniem aspektem była przychylność tutaj władz lokalnych, które rzeczywiście zrobiły bardzo wiele, żeby to centrum powstało, przekonały nas jako inwestora i to jest coś, co zdecydowało de facto. Pomagamy zarówno gminy Ościenne, jak i my w poszukiwaniu pracowników, a pracodawca organizuje transport, ma dosyć duży pakiet socjalny i warunki stwarza pracownikom takie, które jakby dają możliwość awansu docelowego kiedyś w przyszłości, jeżeli pracownicy przejdą odpowiednie szkolenie. Centrum Zalando Lounge w Olsztynku to pierwsze międzynarodowe centrum logistyczne tej firmy poza jej rodzinnym rynkiem. Kolejne ma zostać uruchomione w przyszłym roku w Łodzi. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv